zmiany, ale to modyfikacja. Dziś chowam się na bezludnych wyspach i ten pomysł jest od Blink Yuria, więc bardzo dziękuję za ten pomysł. On dzisiaj będzie tutaj na odcineczku, a wy widzowie, jeśli macie jeszcze jakieś pomysły co do chowanego, ale modyfikacji, to piszcie koniecznie w komentarzach i to może właśnie wasz pomysł wybiorę na kolejny odcinek i wasz komentarz pojawi się na ekranie. A my słuchajcie, lecimy. Wbijam już do gry, okej, mogę kliknąć play i teraz myślę, że przydałoby się przenieść gdzieś na jakikolwiek wakant, no i dostać się na bezludną wyspę, więc szybciutko to robię i zaraz się przemienię w siebie, żeby nie było widzowie. Bezludna wyspa, no dobra, lecimy na tę bezludną wyspę, słuchajcie, i teraz się zmieniamy w siebie, pyk, okej, chowany, dobra, daję im znać jeszcze, że to jest chowany, żeby nikt nie miał wątpliwości, no i dobrze, i co ja tutaj sobie mogę porobić? Ja jestem na bezludnej wyspie, nie mogę, słuchajcie, tutaj zespełnić sobie domku, bo tym bardziej widzowie mnie od razu znajdą, będą wiedzieli, że w tym domku jestem, dlatego nie spełnię sobie go, ale po prostu będę sobie tutaj siedzieć. Przygotowałam też stoper, więc zaraz go odpalę, jak więcej osób tutaj przybędzie, a ja muszę się czymś zająć właśnie na tej bezludnej wyspie. No i nie było napisane, czy ja mogę być tylko na jednej wyspie, czy mogę być na kilku naraz, więc może się przeniesiemy później na inną, a wiem właśnie, przecież mamy dzisiaj 3 rundki, dlatego w sumie zrobimy tak, że każda rundka to będzie inna wyspa. Problem będę miała ogromny, jeśli widzowie znajdą mnie na tej pierwszej, bo wtedy się domyślam, że pewnie chowany jest już cały o bezludnych wyspach. Jestem teraz na wakancie 35, więc muszę to zapamiętać, żebym później się tutaj ponownie nie pojawiła. No dobra, więc teraz tak, grałam z Bellą pierwszy raz, Bella, a zagrać moją mapę w Piggy, Bella chowany, chowany, oki, dobra, i piszę im czas. Lecimy, moi drodzy, a ja się czymś mogłabym tutaj zająć. No i jeszcze gorzej, bo pomyślałam sobie, że mogłabym wziąć coś z propsów i po prostu tutaj poustawiać, jak to właśnie mogłoby być na bezludnej wyspie, ale jest noc, a jak ja tutaj rozpalę ogień, to oni mnie zobaczą, więc nie, nie mogę tak robić, ale wezmę sobie może taki namiot, chociaż ten to nie, ten niebezpieczny jest namiot, wiecie? Wezmę sobie może taki namiot, tylko go bym wzięła tutaj wśród tych takich palm, dobra, okej, okay. Mam namiocik, słuchajcie, zaraz sobie też ogarnę jakieś w ogóle spanko, takie bardziej, czyli śpiwór, tutaj mogłabym to i to ja postawić, chociaż z pewnymi rzeczami to mogłabym pójść do wody, ale z pewnymi może nie, więc to i to będzie sobie tutaj stał, no i mamy już taką baziorkę w razie czego. No świateł nie mogę tutaj rozłożyć, nie ma takiej opcji, bo pokażę im, gdzie jestem, a jak wejdą na kamery takie miejskie, to mnie tutaj zobaczą. Dobra, szukam coś innego. Wezmę sobie jakieś pićku i w ogóle, więc wezmę sobie to, okej. Okay. Będę tutaj miał jakiś prowiant, spójrzcie. Mam jedzonko i mam picie, więc jest git i jakoś chyba przetrwam. No ale właśnie jest mi zimno, więc nie mogę tego ogniska rozpalić. No z tym muszę się wstrzymać po prostu, ale chyba wezmę sobie ten śpiwór w sumie. Więc dobra, weźmy sobie backpack i weźmy ten śpiwór, dobra, pyk, okej, okay, uwaga. Ach, bo ja przecież nie postawię tego śpiworu chyba tam. Nie, dobra, postawiłam. Dobra, dobra, uwaga. Tylko niech mi się lepiej on postawi. Tak nie, dobra, uwaga, uwaga. Pyk. Dobra, lepiej nie będzie, bo będę tak godzinę to robić i słuchajcie, lepiej nie będzie. No dobrze, w takim razie słuchajcie co, ja jestem gotowa już tutaj, czas wam w ogóle leci, minuta 40. No i ja stworzyłam tutaj swój taki świat na bezludnej wyspie. Nieźle, bo jest ciemno, więc widzowie mają problem. Bella, pozdrowisz Kitty Maowi? Nie wiem, ale pozdrawiam. A to jest jakoś przy policji czy szkole? Bella, pozdrowisz mnie i Julię, pozdrawiam. Pierwszy raz tą gram. Belka, kiedy start? Już dawno start. Czas leci. Lol, co wy? Słuchajcie, to jest chowany modyfikacja, więc uwaga, uwaga. Szukajcie. Kurde, no, piszą. Dobra, uwaga. Szukajcie, szukajcie. Dobra, mogę im tutaj dodać jakoś tam czasu z pół minuty, żeby nie było, ale część osób i tak mnie szukała, zanim na przykład ta jedna fanka mnie szukała, więc zobaczymy, jak to pójdzie. 2:40 ja już mam na zegarze. O nie, o nie, o nie. O nie. Nie!
Dołączają, dołączają. Coraz więcej osób dołącza. Może być turbo ciężko. Mówię wam, serio, mówię wam, może być ciężko. I ogólnie według mojego zegara, to słuchajcie, już czas wam minął. Więc ogólnie powinno być już koniec. I pierwsza runda po prostu finito. No ale zobaczymy. 15 sekund minęło dodatkowych. Ja dam wam jeszcze może z 15 i zobaczymy, jak to pójdzie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu! Ej, słuchajcie, na razie nie dajecie mi rady w ogóle chowanym modyfikacja, czyli taka wersja trudniejsza, czyli taka wersja, że na przykład w danej grze chowam się tylko w jednym miejscu, czyli na przykład 3 rundki w szpitalu, 3 rundki w szkole, 3 rundki na bezludnych wyspach i tak dalej, i tak dalej. W tym nie dajecie mi jeszcze rady, słuchajcie. Och, tak mi przykro, albo i nie, widzowie, ale nie macie ze mną szans. Natomiast widzę, że chyba się lepiej bawicie w takim chowanym jeszcze niż wcześniej. Więc dobra, my lecimy do drugiej rundki, nie ma na co czekać. Tę rundę wygrałam, tylko dam im znać. I lecimy do kolejnej. Okej, dołączamy do kolejnej rundki i zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie. O, już widzę, że fanki dołączają, dołączają. Może być to było ciężko. O kurczę, już jeszcze szybciej dołączają, dobra. Gdzieś tam jakiś wakant wezmę sobie taki, byle jaki, żeby po prostu się odsunąć od nich jeszcze bardziej. I uwaga, lecimy. I teraz tak, wyspa 35. Piąta była moja, więc ja teraz jestem na wyspie 36. No i dobra, i tak naprawdę ja, słuchajcie, znów jestem ready. Jestem ready. Teraz możecie mnie szukać. Tak jest, pozdrawiam Marvi i Kitty. Czas start. A ja sobie w tym momencie, słuchajcie, tutaj przygotuję moje miejsce. No i teraz jest dzień, więc mogę sobie rozpalić ognisko, które za bardzo się tak po prostu nie rzuci nam w oczy. No i teraz tak. Nie! No chyba nie! Jak on to zrobił? Ile czasu minęło? 20 sekund, niecałe 15? Jak? Ty oszuście! Jakim cudem? Nie wierzę w to. Nie wiem. Dobra, to zostań ze mną. Okej, dobra. Oj, cicho napisałam przez samocha, niechcący, ale dobra, uwaga. To zostań ze mną, słuchaj. No słuchajcie, tę rundę przegrałam, ale słuchajcie, posiedzimy sobie tutaj razem. Proszę, proszę. O, usiądź sobie i się rozgość. No i siedzimy, słuchajcie, tu z zielonym kotem. Ale nieźle, dobra. Ej, ostatnio też w ogóle byłeś w filmie, ale mnie nie znalazłeś. Chłe, chłe, chłe. No dobra, nieźle. I co by tutaj mu dać jeszcze? Poczekaj, niech to nam się usmaży. Dobra, okej. Będziemy mieli jedzonko niedługo. Kurde, zapaliłam się! Palę się, palę się, palę się, muszę się ugasić. Oh my god. Nie możesz robić tego samego, co ja. Myślę, że jeszcze moglibyśmy sobie wziąć coś do picia, więc zaraz tutaj mojemu gościowi dam coś. Poczekajcie, o, takiego szejka. A w ogóle to bym się w prawdziwym życiu, słuchajcie, takiego szejka teraz napiła. Ej, chciałam ci podać szejka, ale jakoś coś nie mogę. A wodę ci mogę podać? Nie, bo siedzisz. Nic ci nie mogę dać. No dobra, to ja sobie zjem lody, dobra, okej? No i sobie siedzimy tutaj, słuchajcie, przy ognisku, jest chillowo właśnie. 2,5 minuty, moi drodzy. Więc teraz mogę przegrać kolejną, trzecią już rundkę, bo jeśli on będzie, to będzie wiedział, gdzie mnie szukać lub też wygada. Coś dziwnie cicho siedzi i nie wiem, czy nie mówi innym, słuchajcie. Ale ładna pogoda. Zobaczymy. Widzę. Widzicie, jak fajnie? Ale mega, ale mi się to podoba. Nieźle jest. Ale ekstra. Dobra, ogólnie słuchajcie, czas minął. Ja jeszcze zrobię nam pamiątkowe zdjęcie. Dobra, no i co? I teraz lecę chyba do kolejnej rundki. Ciekawa jestem, czy zielony kot wie o tej mojej modyfikacji i domyśla się, że trzecia rundka też będzie na wyspie bezludnej. Jeśli tak, to mam ogromny problem. Lecimy, słuchajcie, do trzeciej rundy, a to oznacza, że wychodzimy z tego serwera i wchodzimy na nowy. No nie, widzowie, już dołączają do... Jak ja wyglądam teraz. Słuchajcie, mamy trzecią rundkę przed sobą i zaraz zaczynamy. Dajemy play, pyk. Dobra, uwaga, house, vacant.
lecimy teraz na inne wakanty. Dobra, 23. I teraz się oddalamy jeszcze bardziej. 37, to są tylko 3 wyspy. Idealnie, po prostu idealnie. Nie wiedziałam się skitrać, ale tu się trochę rzucam w oczy, więc mam problem. Odejdę od spawnu, słuchajcie, bo tam jak ktoś wejdzie na wyspę, to już mnie od razu zobaczy. Dlatego ja się skitram, słuchajcie, tutaj. Zauważyliście, że w ogóle jakoś nieszczególnie się chowam na tych wyspach będąc? O dobra, ale teraz się schowam najbardziej. Przylazł zielony kot! O nie, o nie. Przylazł za mną. Startuje czas i słuchajcie, daję maskę. Daję jakąś maskę na głowę. Kurczę, dajcie jakąś fajną maskę, niech ona mi się to wyświetli. Chciałam udawać po prostu zwierzaka jakiegoś, wiecie? Ale na razie mi się nic takiego sensownego to nie wyświetla. Dajcie w ogóle znać, czy wam tutaj tak migają też te obrazki, jak scrollujecie właśnie te rzeczy, które szukacie, bo jestem ciekawa. Dobra, ubiorę sobie coś takiego, słuchajcie. Usunę sobie na razie włosy i będę taka po prostu. O, dobra. Tak sobie po prostu dla zabawy się jeszcze pomaluję i po prostu jestem taką jakąś pandą, czy czym ja jestem. Nie jestem pandą, nie wiem czym ja jestem, jestem jakimś zwierzę, słuchajcie. No dobra, zobaczcie, zielony kot był już na tej wyspie, więc się domyślał, o co tu chodzi, że będę chować się na wyspach. I bardzo dobrze, że się odsunęłam od spawnu, bo już by mnie tutaj znalazł. I że też dobrze, że nie zostałam gdzieś tutaj, bo też by mnie zobaczył. A tak, stoję sobie w tym miejscu i na pewno prędko mnie nie znajdą. Dobra, zobaczmy. Chowany. Tak, chowany. Idzie zielony kot, skacze. Budynek, że nie. Budynek czy na dworze? Nie. Patrzcie, jak zielony kot mnie szuka. Patrzcie, jak zielony kot mnie szuka. Oh my god. Grej. Powinnam się szybko przebrać na szary. Na szary. Być szarą. Kurde. Nie! Nie widź mnie. No nie! Mogłam w ogóle się jeszcze lepiej schować, ale słuchajcie, nie chciałam wam robić tak pod górkę, no bo mogłabym w ogóle wcielić się w ten kolor, który tutaj jest, tak się wtopić i położyć na przykład, albo przybliżyć do ściany. Okej, fajnie. No to nieźle, ale dla mnie nie fajnie. Więc słuchajcie, to jest pierwszy chowany modyfikacja, gdzie przegrałam z wami, bo jest, słuchajcie, 2-1 dla was, a to wszystko dzięki zielonemu kotu, czyli Tesco 60. No, także słuchajcie, cóż. Możemy coś tutaj porobić, żeby nam troszeczkę upłynął czas, żeby było ciekawiej. No nieźle. Więc tak, gratuluję. Wygraliście 2-1. Okej, zobaczymy, co na to widzowie powiedzą. No dobra, widzowie się tutaj, słuchajcie, kłócą, że coś kopiują swoje nazwy, a nikt nie zwrócił uwagi na to, że wygrali, słuchajcie, że wygrali 2-1 ze mną, ale to macie po prostu farta, bo słuchajcie, zielony kot jest tutaj doświadczony w chowanego, bardzo dobrze mu poszło i przegrałam, ale następnym razem tak dobrze wam nie pójdzie, ja już znałem miejsce, gdzie ty się chowałaś i zasadę, no... Ale udało ci się z tym, z tą pierwszą wyspą, więc z tą trzecią się już w ogóle nie dziwiłam. A jak mnie znalazłeś na pierwszym... Nie, za pierwszym razem. Zadamy te pytanie, słuchajcie. Jak? Czy wszedł na kamery miejskie? Czy patrzył po wakantach? Czy co? Czy miał po prostu jakiegoś farta? Że nagle pomyślał o, słuchajcie, wyspie bezludnej? To jest bardzo ciekawe. Bo widziałeś, że się teleportujesz gdzieś! O, ty cwaniaku! I sprawdzałem! O, ty cwaniaku jeden! No nie, w takim razie już wiem, następnym razem, żeby się tak chamsko przy was nie tepać, tylko najpierw się schować, a później tepać. Pisze, że oszustwo trochę. Nie, wcale nie oszustwo. Jakby wykorzystałeś to, że po prostu znasz Brookhaven, bo wiesz, jak to wygląda, jak ktoś się tepa. Więc nie oskarżam oszustwo, ale gratuluję, bo słuchajcie, wygraliście 2-1 dzięki temu, słuchajcie, kotełowi zielonemu. A dziś ja się z wami żegnam, piszcie koniecznie kolejne propozycje pod tym filmem, a nagram to już niebawem. Pa, pa!